Adam Mickiewicz, patron naszej szkoły, napisał: są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi. Są takie, które zwierza przyjaciołom domu. Są takie, których odkryć nie może nikomu. Jubileusz szkoły jest okazją do przywołania pamięci o zdarzeniach i o ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Z wielkim sentymentem i rozrzewnieniem wspominam kadrę kierowniczą, nauczycieli i wszystkich pracowników, którzy kształtowali wizerunek naszej szkoły przez minione stulecie. Oddali jej entuzjazm i serce, dbali o edukację, wychowanie i o bezpieczeństwo. A wszystko dla dobra młodego człowieka. W szkole bowiem najważniejszy zawsze jest uczeń. Jej duszą jest nauczyciel. Wsparciem rodzic, a dumą absolwenci. Niech ci wszyscy, o których wspomnę, na zawsze zostaną w naszych sercach i pamięci. Aby przybliżyć historię naszej placówki, zaproszę Państwa w daleką podróż po kartach z historii naszej szkoły. W latach 1977-1987 w naszej szkole obok szkoły podstawowej funkcjonują następujące szkoły: Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Technikum Rolnicze, Technikum Ogrodnicze, Zasadnicza Szkoła Kolejowa, Technikum Kolejowe dla Pracujących, które istnieje do 1987 roku. W 1989 roku w naszej szkole po długiej nieobecności ponownie została wprowadzona nauka religii. Byliśmy pierwszą szkołą w diecezji, która wprowadziła religię do szkoły. W tym właśnie roku z wizytą gościł Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Sampson. W okresie od 1978 roku do 1999 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pan Stanisław Śniadała, a od 1990 do 1999 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani Jadwiga Łuba. W 1991 roku decyzją rodziców, uczniów i nauczycieli anulowano imię patrona Ignacego Skowrońskiego. Szkoła czekała na wybór nowego patrona do 2009 roku. W 1995 roku został powołany Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej. Zaczęło się zbieranie funduszy na budowę nowej sali. Właśnie od tego czasu zaczęły się festyny osiedlowe, stacja, których prekursorem była szkoła. Salę gimnastyczną oddano w 1997 roku. W 1999 roku zostaje powołany zespół szkół numer 3 w Ostrołęce, w skład którego wchodzi 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum. Okres to okres wielu zmian, które dokonały się w naszej szkole. 29 kwietnia 2009 roku szkole podstawowej numer 3 i gimnazjum numer 3 zostaje nadane imię naszego wieszcza Adama Mickiewicza. Kilka lat temu do naszej szkoły przybyli, żartobliwie mówiąc, wizażyści i styliści. Całkowicie zmienili wizerunek naszej stulatki. Wewnątrz budynku wykonano generalne remonty. Na zewnątrz szkołę ocieplono i wykonano nową elewację. Wymieniono pokrycie dachu. Szkoła stała się piękna i kolorowa. Pojawiły się nowe obiekty. Boiska wielofunkcyjne w ramach rządowego projektu ORLIK 2012. Plac zabaw Radosna Szkoła. Nowe ogrodzenie. Pracownie zostały wyposażone w nowe komputery i tablicę interaktywną. A sale gimnastyczne w nowe nagłośnienie. Uczniowie szkoły otrzymali szafki szkolne. W tej szkole chce się uczyć, rozwijać swoje pasje, pracować. Wysokie kwalifikacje zawodowe, ambicja, zaangażowanie zespołu nauczycielskiego, posługującego się nowymi technologiami, nie bojących się zmian, sprawiają, iż systematycznie podnoszą się wyniki w nauce. Odnoszone są sukcesy w konkursach, zawodach sportowych. Wielu uczniów to laureaci, finaliści konkursów.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum osiągają bardzo dobre wyniki w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. Szkoła postrzegana jest jako szkoła sukcesu. Te wszystkie przedsięwzięcia nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie zrozumienie potrzeb, wsparcie w realizacji naszych planów i pomysłów. Zawsze jak jest ważny dzień dla kogoś, urodziny, imieniny, ślub na przykład, tu dziewczyny od razu się uśmiechają na myśl samą o ślubie przyszłym, to wtedy bardzo chcemy, żeby nasi bliscy, przyjaciele, rodzina, żeby byli z nami w tych ważnych chwilach. I zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj, gdy szkoła, wyjątkowo ważna szkoła w naszym mieście, w historii naszego miasta, obchodzi swój jubileusz, tylu ludzi z dobrymi sercami przyszło, żeby razem ze społecznością szkoły świętować. Zobaczcie, jest z nami ekscelencja ksiądz biskup, ksiądz proboszcz i inni kapłani, którzy na co dzień troszczą się o całą diecezję czy parafię, o dobre dusze i serca nas wszystkich. Jest tylu życzliwych ludzi, jest pan Arkadiusz Czartoryski, poseł na Sejm naszej ojczyzny, który znów na co dzień musi wiele spraw całego państwa rozstrzygać, decydować, uchwalać dobre prawo, walczyć choćby o budowę naszej elektrowni, czy wiele innych rzeczy, ale i ksiądz biskup, i ksiądz poseł jednak dzisiaj są tutaj, w tej społeczności, żeby razem z nami świętować. Zobaczcie, przyjechał do nas, zresztą przyszedł, bo jest na miejscu, pan Marcin Grabowski, który reprezentuje pana wojewodę, a zarazem panią premier Beatę Szydło. Też jest z nami, żeby świętować ten ważny dzień, chociaż na co dzień zadań jest różnych dużo. Jest wielu przedstawicieli różnych instytucji, tak ślicznie nasza rada, pan przewodniczący Jerzy Grabowski, pani szefowa Komisji Finansów, pani Ewa Rzebowska-Rosak, pan wiceprzewodniczący Wiesław Szczubek i wielu radnych, którzy także chcą tutaj razem z wami świętować, choć na co dzień musimy podejmować zadania dla całego miasta. Przedstawiciele urzędu i wielu ludzi, pan kurator i tylu ludzi, którzy chcą razem świętować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego właśnie, że w moim przekonaniu jest to wyraz właśnie takiej przyjaźni i życzliwości. Jak wy macie swoje święto, chcemy dzielić waszą radość, chcemy się razem cieszyć, chcemy razem świętować. I z uczniami, i z nauczycielami, i z rodzicami, i z wszystkimi pracownikami. Moi drodzy, szkoła, jak myślimy o historii, o dniu dzisiejszym, jest na pewno taką rzeczywistością, można powiedzieć, wielowarstwową. Być może dla najmłodszych to sformułowanie, rzeczywistość wielowarstwowa, nie jest najłatwiejsze, dlatego chciałbym się posłużyć przykładem. Zobaczcie, mam tutaj pudełko. I trochę chciałbym porównać szkołę do pudełka. Pudełko ma strony zewnętrzne, daszek, ściany i różne fajne ozdoby. Ale to nie wszystko, jest jeszcze środek. Bardzo fajne rzeczy mam w środku, nie, z daleka może nie widać, ale bardzo ciekawe. Nie ujawnię co, żeby było trochę ciekawiej. Moi drodzy, szkołę można porównać troszeczkę do pudełka. Najpierw rzuca nam się w oczy zewnętrze. Budynek, boisko, ławki, lekcje, zadania, sprawdziany, wszystko to jest. Każdy to wie, to jest szkoła. Ale tak naprawdę myślę, wszyscy wiemy, że to nie wszystko i nie najważniejsze. Ważne jest to, co w środku. A co jest w środku? W środku przede wszystkim są ludzie i relacje między nimi. I jeśli pozwolicie, to się chwileczkę na tym zatrzymam. Faktycznie wszyscy to wiemy, najważniejsi w szkole są ludzie. Przez całą stuletnią historię wielu ludzi oddało tu wszystko, co mieli w sercach najważniejsze. Nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, przyjaciele i wreszcie uczniowie. Każdy wiele tutaj dobrego serca zostawił przez trud, przez pracę, przez przyjaźń, przez pomoc wzajemną. Przez całą historię. No ale szczególnie dzisiaj zastanawiamy się i zatrzymujemy nad tym, co się właśnie teraz dokonuje. Zobaczcie, ileś osób tworzy tę szkołę. Jest pan dyrektor, wszyscy wiemy, że z bardzo dobrym sercem. Czasem myślasz troszeczkę za delikatnym, bo dużo ważnych rzeczy waszych przeżywa, wszystkie wasze sprawy. Jest pani dyrektor, jest tylu nauczycieli, którzy by wszystko, co potrafią, najlepiej wam oddali. Co się nauczyli, co przeżyli, co zrozumieli, chcą dzisiaj oddać z dobrego serca. Chcą nauczyć, chcą wychować. Są pracownicy szkoły. Wiecie, czasem to jest tak, że koncentrujemy się tylko na osobach kierujących,
ale sami wiecie, że jak wiele ważnych spraw się dokonuje przez pracownika szkoły. To, że na co dzień jest czysto, że jest bezpiecznie, że wszystko w szkole jest, wydaje się czymś takim naturalnym, normalnym. Wydaje się, że to przecież tak być powinno. Oczywiście, że powinno, ale bez konkretnej pracy, bez zaangażowania pracowników pewnie by tak nie było. Często my nawet nie wiemy, ile bardzo ciekawych przeżyć, wartości, zdolności i poświęcenia kryje się w kimś, kto się wydaje zwykłym człowiekiem. Na minutkę zostawię szkołę i podzielę się takim doświadczeniem. Ja kiedyś pracowałem w takim domu, gdzie ludzie właściwie byli zostawieni już na ostatnie dni swojego życia. To była, można powiedzieć, umieralnia. I tam spotkałem taką panią, która sprzątała. Ale wszyscy ją najbardziej lubili. Wydawało się, że jest zwykłą, prostą kobietą. Potem się dowiedzieliśmy, że doktorat z fizyki wcześniej skończyła. Ale pomyślała w pewnej chwili życia, że uniwersytet to nie jest jej dobre miejsce. Że wykłady, pytanie studentów, egzaminy, wpisy do indeksów to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest bycie z chorym człowiekiem umierającym. Wzruszające i bardzo ciekawe, ale myślę sobie niezwykle też ważne. Ona uważała, że najważniejsze jest posprzątać po chorym i być wtedy, gdy on żyje i umiera. Bardzo ciekawe i niezapomniane dla mnie przeżycie. Myślę sobie, że chyba ta pani to była jedna z najważniejszych osób, którą mogłem w życiu spotkać. I tak jest często z naszymi współpracownikami i pracownikami. Często zwykły człowiek ma w sobie wielką tajemnicę i wie bardzo dobre serce, chociaż nie zawsze to na co dzień widzimy. I czasem jak chłopaki trochę połobuzują i pobrudzą, to może nie zawsze pamiętają, że ktoś musi to ogarnąć i posprzątać, no ale każdy miał te naście lat albo trochę mniej i wie, że zdarzy się. Moi drodzy, dalej są jeszcze rodzice, są przyjaciele szkoły i wreszcie uczniowie, którzy też tutaj w szkole przeżywają swoje radości i smutki. I moi drodzy, pamiętajcie i proszę was o to, żeby przy takim jubileuszu, przy święcie, jakby na nowo spróbować spojrzeć na tych ludzi, którzy są obok, których mamy na co dzień, którzy są tacy zwykli, wydaje się codzienni. Od kiedy przyszedłeś do szkoły, był pan dyrektor, pani dyrektor, nauczyciele, osoby sprzątające, karmiące was tutaj i tak dalej. Ale tak naprawdę warto przy święcie pomyśleć, ile w nich jest pięknych spraw, ile jest zdolności, dobrego serca. Jakby jubileusz, święto może to w nas odnawiać, żebyśmy na nowo jakby zobaczyli, ile w drugim człowieku jest spraw dobrych, pięknych. Także, gdy chodzi o koleżeństwo, o przyjaźnie w klasie. Zobaczcie, bywa tak, że mamy swoich przyjaciół na co dzień i nawet często nie chcemy zauważyć w nich dobrych spraw. Często zapamiętujemy, że ktoś był złośliwy, albo mnie zdenerwował, albo wyskarżył na mnie, prawda, albo jeszcze coś innego zrobił, to się łatwiej zapamiętuje. To, co jest dobre, co jest piękne, co jest życzliwe, jakby tak nam troszeczkę ucieka. Ale przy święcie, przy jubileuszu warto o tym pamiętać, jakby wciąż na nowo. Jestem przekonany, że często sprawy szkolne, relacje szkolne, przyjaźnie szkolne mogą przetrwać na całe życie. I często to właśnie na ludzi, których spotkaliśmy w szkole, możemy naprawdę przez całe życie liczyć. Ja na przykład tak mam i bardzo się z tego cieszę. Tutaj nawet wśród nas są moi przyjaciele ze szkoły. I myślę sobie, że nie oddałbym ich nikomu. A to jest przecież tyle lat już mija. Dziesiątki, 10, 20, 30. Mieliśmy niedawno spotkanie klasowe. Chyba po 30 paru latach, tutaj pan poseł Arek i pan dyrektor Jacek pewnie by lepiej policzyli, bo ja już słabo pamiętam, bo trochę starszy jestem od nich, od pana posła miesiąc, od pana Jacka prawie rok. Ale chyba 30 paru lat i wiele rzeczy pamiętamy i spotkaliśmy się tak, jakby to było wczoraj. Życzę wam z całego serca i proszę, żebyście dbali o dobre relacje. Już kończąc, chcę to jeszcze raz podkreślić. Ludzie i relacje są najważniejsze. Relacje, czyli to, co nas łączy z drugim człowiekiem. Gratulując wszystkich sukcesów, pochylając się nad piękną historią tej szkoły, życzę wam wszystkim, panu dyrektorowi, pani dyrektor, nauczycielom, pracownikom, przyjaciołom szkoły, tego, żebyście jak najwięcej dobra w innych ludziach zauważali i ze swojego serca innym ofiarowywali. To jest naprawdę najważniejsze. Oceny są ważne, sukcesy są ważne, olimpiady są ważne, zwycięskie zawody, mecze, olimpiady sportowe i inne. Wszystko jest ważne. Ale najważniejsze jest to, co nas łączy z innymi ludźmi i co możemy ze swojego serca drugiemu człowiekowi ofiarować.
Jakbyście mieli po tym święcie jakieś postanowienia, to o to was szczególnie proszę. Nawet jakby w klasie był ktoś, kto nie ma przyjaciół, to zróbcie sobie takie postanowienie, żeby szczególnie się nim zająć i szczególnie temu koledze czy koleżance pomóc. Raz jeszcze z całego serca dziękuję za piękną pracę w tej szkole, za tę piękną codzienność i za piękne świętowanie. Razem z panem dyrektorem naszego Wydziału Oświaty i w imieniu całego samorządu chcieliśmy jeszcze na koniec złożyć podarunki. Tam jest takie trochę większe pudełko, ale boję się, że nie dźwignę, więc już nie będę panu dyrektorowi bezpośrednio przekazywał. Mamy tutaj takie pamiątki, listy gratulacyjne i drobne nagrody. Dziękując za całą waszą codzienną pracę, składamy najlepsze życzenia i mamy nadzieję, że na niejednym jubileuszu jeszcze się spotkamy. Dziękuję bardzo. I zastanawiam się, co jeszcze można pięknego powiedzieć państwu po tych słowach. Myślę, że zawsze taka okazja jak stulecie, uroczystość w szkole, to jest moment, w którym zawsze warto zauważyć tych, którzy pracują na rzecz szkoły i podziękować. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu dyrektorowi. Z panem dyrektorem znamy się, myślę, pewnie około 20 lat. I powiem państwu, że pan dyrektor jest zawsze życzliwy. Jak pan prezydent mówił o tych chwilach, których się pamięta ze swojego życia, to gdyby nie wiem, jak się człowiek wysilał i próbował znaleźć jakąkolwiek chwilę, w której pan dyrektor nie był uśmiechnięty, delikatny, życzliwy, zawsze z wyciągniętą ręką, to zawsze tylko takie właśnie momenty życzliwe wspominam. Czy byłem prezydentem, czy wykonywałem jakąkolwiek inną funkcję, zawsze jestem z serca zapraszany przez pana dyrektora do szkoły. To jest niezwykle miłe. To rzeczywiście piękna cecha charakteru. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie lata. Chciałbym też podziękować, pogratulować panu prezydentowi, panu przewodniczącemu Jerzemu Grabowskiemu, Radzie Miasta, radnym tutaj z osiedla, z dzielnicy. Jest tutaj pani Ewa Żebrowska-Rosak, są radni Rady Miasta, za pracę na rzecz szkoły. Proszę państwa, jak widzimy w mieście Ostrołęka, w bardzo wielu miejscach są najróżniejsze potrzeby, większe, mniejsze. I warto przy takich okazjach pamiętać, że dzięki życzliwości tych osób, które przyjmują uchwały budżetowe, decydują o inwestycjach, państwa szkoła wygląda tak pięknie. Wyremontowany dach, zrobiona termomodernizacja, zrobione remonty wewnątrz, pobudowany orlik, który chyba w około 70% to są pieniążki właśnie miasta Ostrołęki, zrobiony plac zabaw dla najmłodszych, wyremontowane wszystkie sąsiednie ulice, zrobione chodniki. Naprawdę pięknie to wszystko wygląda. Dzisiaj przechodzimy czas reformy, a szkoła jest wspaniale przygotowana do tego, żeby przekształcić się już w taką dużą szkołę ośmioklasową. Bardzo serdecznie gratuluję samorządowi miasta Ostrołęki, panu prezydentowi Januszowi Kotowskiemu za te wszystkie wysiłki, które świadczą o tym, że ta szkoła, zresztą nie tylko ta, inne szkoły wyglądają rzeczywiście bardzo pięknie. I proszę państwa, chciałbym też pogratulować samorządowi miasta i działaczom państwa osiedla. Przy waszej szkole odbywają się najróżniejsze uroczystości, festyny. Szkoła ta żyje, jest centrum życia. Tak jak tutaj pokazywane były te zdjęcia historyczne z początku XX wieku, kiedy kolejarze i mieszkańcy osiedla Stacja postanowili uruchomić szkołę. Zapewne mieli w takim zamyśle taki pomysł na to, żeby szkoła była centrum życia polskiego, centrum życia tej dzielnicy, tego osiedla. I rzeczywiście tak się stało. I państwo to w sposób piękny kontynuujecie. Za to serdecznie dziękuję, gratuluję. Dziękuję za wszystkie sympatyczne, miłe chwile, które możemy z państwem spełniać. Dziękuję też za obecność ekscelencji księdza biskupa. Przez chwilę pomyślałem, jak to jest, że ksiądz biskup wszędzie zdąży. Na tylu uroczystościach w mieście Ostrołęka, na tylu ważnych wydarzeniach, które są, ekscelencja jest obecna. Proszę państwa, patrząc na dzisiejszy świat, to niezwykle ważne, że
tutaj rzeczywiście jesteśmy wspólnotą w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Są i urzędnicy, są i władze, są i radni, są rodzice, są nauczyciele, są księża nasi i są dzieci. Jakby pełna społeczność państwa dzielnicy, państwa osiedla, tego fragmentu miasta. To jest niezwykle, niezwykle piękne, że żyjemy w czasach, w kraju, w którym, w ojczyźnie, w którym możemy w takim gronie się spotykać, że możemy spokojnie, swobodnie uczestniczyć razem w świętach, przecież oficjalnych, ważnych, oficjalnych świętach, które będą utrwalone. Nie wszędzie na świecie tak jest, nie wszędzie na świecie jest taka sytuacja, że jak mamy tutaj u nas w ojczyźnie. Myślę, że możemy wszyscy wspólnie dzisiaj cieszyć się stuleciem szkoły na stacji, stuleciem naszej ostrołęckiej. Dziękuję bardzo. Wszystko już zostało powiedziane. Wszystko zostało powiedziane o tej szkole. Ta szkoła jest bliska mojemu sercu. Jest na moim osiedlu, na stacji, kolejowej stacji. Moje dzieci też tu chodziły, jestem z tego bardzo dumny. Myślę, że wnuki będą też uczęszczały. Panie dyrektorze, to już mogę ja jako senior zapewnić. Ja chciałbym tylko dołożyć do tego życzenia stulecia, ale życzenia tego, co było i co przed państwem na ręce pana dyrektora w imieniu całej naszej rady, tak licznie reprezentowanej dzisiaj przez naszych radnych. Bo miała pani Ewa Żebrowska-Rosak, ale jest pani Irena Nosek, przewodnicząca Komisji Oświaty, jest pani przewodnicząca Grażyna Sosnowska, jest na pewno Jan Żewnicki, który w tej szkole pierwsze nauki pobierał. Jest z nami pan Edward Górecki, przewodniczący Komisji Sportu, który myślę na temat sportu mógłby nam wszystko powiedzieć. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem z państwem, że możemy uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu waszej szkoły. Jeszcze raz na pana dyrektora, dla wszystkich nauczycieli, pedagogów, pracowników administracji, obsługi, najlepsze życzenia i oby następne 100 lat.